Witam Was po kolejnych dwóch tygodniach, a to znak, że czas na garść nowości w ofercie Militaria.pl. Na początek tego odcinka nowości mamy dla Was bardzo ciekawą latarkę od firmy Olight. Jest to model Freyr. Jest to taktyczna latarka, która świeci z maksymalną mocą aż 1750 lumenów i ma zasięg do 360 metrów. Wyposażona jest w diodę Coolwide, ale również emituje światło w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim. Jak to u Olighta, korpus latarki został wykonany z aluminium lotniczego i został pokryty twardą anodyzacją typu trzeciego. Latarka posiada wodoodporność na poziomie IPX8. Wewnątrz latarki znajduje się zaawansowana elektronika, która steruje poborem prądu przez diodę. Latarka została wyposażona w dwa włączniki, jeden z tyłu, drugi na korpusie. Na włączniku znajdującym się na korpusie umieszczona została dioda, która informuje o poziomie naładowania akumulatora. Urządzenie zasilane jest akumulatorem 21700 o pojemności 5000 mAh, który załadujecie za pomocą ładowarki znajdującej się w komplecie. W komplecie z latarką znajduje się nakładka sygnalizacyjna, a także kabura do przenoszenia latarki na pasie. Jeśli szukacie ciekawej, uniwersalnej lornetki, to mamy dla Was taką oto propozycję. Jest to lornetka firmy Blackfire o parametrach 10x42. Lornetka Blackfire oferuje użytkownikowi powiększenie 10-krotne i ma średnicę obiektywu 42 mm. Soczewki lornetki zostały pokryte powłokami antyrefleksyjnymi w systemie multi-coated. Tubusy lornetki zostały pokryte gumowaną powłoką zapewniającą pewny chwyt. Lornetka wyposażona została w regulowaną odległość od oka, a także na jednym z okularów znajduje się diopter umożliwiający dopasowanie lornetki dla osób z wadą wzroku. Dzięki układowi pryzmatu typu RUF lornetka ma niewielkie rozmiary i zmieści się w niewielkim plecaku, a także w schowku samochodowym. A w komplecie z lornetką znajdzie się pokrowiec, tak abyście mogli ją wygodnie przenosić. A jeśli poszukujecie czegoś do obrony osobistej, to mamy dla Was taki oto paralizator Ruger połączony z latarką. Paralizator został wyprodukowany przez firmę Sebr na licencji firmy Ruger. Dzięki natężeniu prądu poniżej 10 mA paralizator jest dostępny bez zezwolenia. Natomiast ładunek elektryczny zapewnia bardzo mocny efekt paraliżujący. Latarka, która została wbudowana w paralizator, posiada moc 120 lumenów. Urządzenie zasilane jest zintegrowanym akumulatorem, który ładowany jest za pomocą dołączonego do zestawu przewodu. W komplecie z paralizatorem znajduje się kabura. A jeśli szukacie czapki z daszkiem na chłodne dni, to mamy dla Was z firmy Miltek czapkę Softshell Baseball. Czapka została wykonana z wodoodpornego i wiatroszczelnego materiału typu softshell. Wewnątrz znajduje się warstwa, która została wykonana z polaru, dzięki czemu czapka stanowi ochronę przed niskimi temperaturami. Na czapce znalazły się trzy panele velcro pozwalające na umieszczenie na nich moral patchów, flagi państwowej czy godła jednostki. Regulację czapki stanowi pasek wykonany również z taśmy velcro, czyli z popularnego rzepa. A teraz kolejna nowość z firmy Miltek, koszulka termoaktywna Miltek Tactical. Jest to koszulka termoaktywna z długim rękawem, która została uszyta z oddychającego i odprowadzającego wilgoć materiału. Mankiety koszulki zostały wyposażone w otwór na kciuk, dzięki czemu nie zawijają się one podczas aktywności. Na ramionach koszulki znajdują się naszyte panele velcro, na których możecie umieścić flagę państwową, godło jednostki czy moral patcha. Koszulkę możecie kupić w dużych rozmiarach, chociażby tak jak ta tutaj w rozmiarze 3XL, a także w różnych wariantach kolorystycznych. No i na koniec spodnie wojskowe Miltek US ACU. Są to wygodne bojówki, które zostały uszyte z wysokiej jakości bawełny typu ripstop. Ten zastosowany tutaj splot zwiększa odporność materiału na przetarcie i rozdarcia. Spodnie zostały wyposażone aż w 8 kieszeni. Dwie otwarte kieszenie boczne, dwie kieszenie tylne, dwie duże kieszenie typu cargo, dwie kątowe kieszenie na nogawkach. Na kolanach oraz pośladkach znajdują się dodatkowe obszycia zapobiegające przetarciom. Spodnie idealnie sprawdzą się podczas aktywności outdoorowej, a także do użytku codziennego. To tyle na dzisiaj, mi nie pozostaje nic innego jak zwykle zaprosić Was na nasze social media. Odwiedzajcie nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter. Do zobaczenia!